Witam w kolejnej odsłonie open source'owego symulatora Flight Gear, a bohaterem dzisiejszego odcinka będzie rodzina samolotów Embraer. Tutaj już mam tą rodzinę samolotów zainstalowanych, ale rodzina dlatego, że mamy tu kilka modeli tego samolotu, takich jak 170, 175, 175E2, 190, 195 oraz biznesowy Lineage 1000. Tutaj akurat ta wersja E2 mi nie chce działać. Jest tam jakiś błąd we właściwościach tego samolotu po prostu. Twórcy chyba coś tam nie tak zrobili i po prostu podczas wczytywania tego samolotu no, wywala się cały Flight Gear. Oczywiście tam z odpowiednim komunikatem, że właśnie jakieś property ma chyba niewłaściwą wartość. Ale pozostałe samoloty no, działają, tak? Można nimi latać. Tu przy okazji możemy zobaczyć noty tego samolotu. Tutaj akurat model lotu jest najniżej, no jaki systemy, najniżej oceniany, 3 na 5, systemy 3 na 5, kokpit 4 na 5 i na zewnątrz 5 na 5. No na zewnątrz rzeczywiście samolot wygląda bardzo pięknie. Jeżeli chodzi o kokpit, ja bym dał niższą notę, szczerze mówiąc. Mnie się kokpit, wykonanie kokpitu nie podoba. To zresztą zobaczymy, jest bardzo surowe, brakuje tekstur. Możemy jeszcze tutaj sobie przejrzeć zdjęcia. No i jeszcze dodatkowo, jeżeli zainstalujemy sobie ten samolot, to mamy jeszcze wersję Copilot. To jest oczywiście do Dual Control, czyli do współdzielonego kokpitu. To akurat pokazywałem, jak omawiałem funkcję Dual Control w tam wcześniejszym moim filmie na YouTubie. Także to wybieramy tylko wtedy, jeżeli chcemy dołączyć do innego pilota i współdzielić z nim kokpit. Normalnie wybieramy którąś tutaj z tych wersji samolotu. Kolejna sprawa, jak sobie ten samolot zainstalować, bo on nie jest dostępny tutaj w domyślnym hangarze Flight Gear. Tutaj tego samolotu nie znajdziemy. Dlatego musimy go sobie zainstalować ręcznie, po prostu pobierając go z GitHuba. No i tak się prezentuje strona, tu macie adres, z którego można pobrać ten samolot. Tu jest użytkownik YV3399 i nazwa repozytorium to jest E-Jet Family YV. I tu po prostu można pobrać zipka, można zrobić klona i aktualizować sobie pulem później takie repozytorium, co polecam, bo jest dużo prościej. Mamy też przygotowane release'y, tu możemy sobie też zajrzeć i nawet poczytać, jakie zaszły zmiany ostatnio co do tego samolotu. I tu też można pobrać przygotowany zip. Jeżeli pobieramy właśnie tutaj na przykład z tej opcji download zip, to pamiętajmy, że później taki katalog trzeba zmienić jego nazwę po rozpakowaniu, dlatego że katalog musi być po prostu E-Jet Family i tyle. Tam będzie doklejka, jakiś myślnik V i chyba jeszcze master. Tu mamy to nawet opisane. O, tu jest opisane, tak? Musimy wywalić ten sufiks po prostu z nazwy katalogu, bo inaczej mogą być problemy z działaniem tego samolotu. No i oczywiście, jeżeli to sobie pobierzemy, musimy wskazać oczywiście ten katalog we Flight Gear. Czyli idziemy w dodatki i wskazujemy sobie na przykład tutaj katalog, gdzie mamy. No ja mam akurat katalog, gdzie trzymam wszystkie samoloty jako dodatki. Możemy też wskazać poszczególne samoloty. Ale po co? Ja trzymam wszystkie samoloty w jednym katalogu i tam sobie wszystko dołączam, po prostu jedną ścieżkę i tyle. Jeżeli chodzi o różne modele i wersje tego samolotu Embraer, to właśnie mamy tutaj na Wikipedii bardzo ładnie pokazane wszystkie parametry i różnice. I mamy właśnie po kolei od 170 do 195. I tak, jeżeli chodzi o Flight Gear, to samo pilotowanie poszczególną wersją niewiele się od siebie różni. To jest w zasadzie ten sam kokpit, tak samo się go obsługuje. Różnica jest tylko taka, że 90, 190 i 195 one mają dodatkowo head-up display dla kapitana. Tam można sobie to włączyć, po prostu przed oczami dodatkowe informacje mieć o parametrach lotu. Head-up display ja nie mam na Embraerze 170 czy też 175. Tu mamy na przykład długość kadłuba, po prostu im
wyższa wersja Embraera, tym dłuższy kadłub mamy po prostu. Jeżeli chodzi o szerokość kadłuba, to zawsze są to 3 metry, czyli jest to taki regionalny samolot wąskokadłubowy, ale im wyższa wersja, tym widzimy, że może zabrać po prostu więcej pasażerów, no bo jest dłuższy kadłub, tu mamy też ilość pasażerów. Im wyższy numerek, tym więcej pasażerów możemy zabrać. Co do różnic, możemy też zobaczyć tutaj silniki, tak? Wersje 170 z linii 170 mają słabsze silniki, 190 mają, tak, ciąg silnika jest większy, no po prostu, żeby utrzymać podobne parametry, a móc zabrać większy ciężar, więcej pasażerów, tak? Tu mamy na przykład prędkość przelotową taką samą dla wszystkich modeli, 870 km na godzinę. Jeżeli też wyjdziemy sobie jeszcze tutaj opis Embraera po angielsku na Wikipedii angielskiej, to też tutaj znalazłem ciekawą informację, że pierwszy komercyjny lot Embraera E-170, czyli też tego pierwszego modelu, no, odbył się w polskich liniach lotniczych. Tutaj miało to miejsce 17 marca 2004 roku, tak, pierwszy lot komercyjny w barwach LOT. I to był lot z Warszawy do Wiednia. I też tak sobie pomyślałem, że właśnie taki lot sobie wykonam. Wezmę sobie E-170 i wykonamy lot z Warszawy do Wiednia. I Simbrief. Bardzo fajna opcja jest taka, że ten samolot udostępnia też import całego planu lotu właśnie z Simbrief. Podobnie jak Airbus, tak? Dodano też ostatnio taką funkcję do Airbusa. Także jestem tutaj u siebie zalogowany na koncie w Simbrief i mam tutaj New Flight, czyli podamy sobie nowe parametry dla nowego lotu. Trzeba wypełnić minimum 3 pola. Lotnisko startowe to będzie Warszawa EPWA i lotnisko docelowe to będzie Wiedeń. To jest kod ICAO Lima Oscar Whisky Whisky i mamy Wiedeń. I trzecie pole, które trzeba podać, to samolot, typ samolotu. Tutaj mamy E-170, znajdziemy oczywiście. Są nasze wszystkie modele E-170, 175, 190 i 195. Także wszystkie te modele są dostępne. Ja wybiorę sobie 170. Opcjonalnie możemy jeszcze podać kod linii lotniczych, czyli LOT. Numer lotu, niech będzie 7. No i tutaj więcej rzeczy nie będę wypełniał, zostawię tutaj automatycznie. I możemy jeszcze sobie na dole tak zobaczyć też, jak będzie wyglądał nasz przelot, po jakich tutaj punktach, ok. I dajemy tutaj sobie generate OFP i potwierdzamy. I nasz briefing się właśnie generuje. I mamy tutaj odprawę gotową z naszym tutaj całą trasą przelotu, jak i parametrami. Tutaj ważne, żeby właśnie sobie zobaczyć, jaką wysokość lotu nam tutaj Simbrief ustawił. Jest to 34 tysiące, więc taką wysokość sobie ustawimy do przelotu. Widzimy też, ile kilogramów paliwa powinniśmy zabrać. Ile będzie trwał czas przelotu w powietrzu. No, godzinkę będziemy. I trasa przelotu. Dobrze, zatem wróćmy do Flight Gear i tutaj sobie tak wybieram właśnie 170, także jest wybrana. Lokalizacja jest Warszawa, EPWA. Miejsce parkingowe niech będzie tutaj, gdzie jestem. I lećmy. Jak widzicie, będzie to wersja z kompozytorem. Najnowsza stabilna wersja 2023.5. I jesteśmy na lotnisku. You are on runway. No to nie jest dobry komunikat. Nie jestem na. No, na płycie startowej nie jestem. Jestem na miejscu postojowym. Tak się prezentuje kokpit. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że jest słabo wykonany. Brakuje tekstur. Jest no po prostu słabo wykończony jeszcze. Ale trzeba też zaznaczyć, że tutaj
Mam nadzieję, że wciąż jest samolot jeszcze w rozwoju, bo ostatni commit był bodajże 18 listopada, a ja to nakręcam 27 chyba grudnia, więc no, od ponad miesięcy nie było żadnego commitu jeszcze w tym samolocie, ale to nie jest aż tak długa przerwa w rozwoju, więc mam nadzieję, że samolot wciąż będzie rozwijany i poprawiany. No i tutaj rzeczywiście no, wykończenie no, jest potrzebne, bo tutaj no dosyć brzydko to wygląda, trzeba przyznać. Za to widok zewnętrzny. Samolocik prezentuje się bardzo fajnie. W ogóle ma bardzo fajną bryłę ten samolot. Prezentuje się naprawdę okazale. Bardzo ładny samolot. No i oczywiście, jak widzimy, jest w polskich barwach. A jak sprawdziłem w repozytorium, to polskie barwy możemy zawdzięczać tutaj użytkownikowi Pilot 2938, który wykonał właśnie tutaj polskie malowania dla tego samolotu. Także dobra robota. Mamy tutaj świetne malowania. Możemy jeszcze sobie tutaj zobaczyć Select Livery, jakie tutaj mamy malowania. Mamy tutaj oczywiście przeróżne linie lotnicze, które też zakupiły ten samolot dla siebie. Tu mamy Blanka bez malowania, British Airways. To jest taki no, samolot, malowanie firmowe można powiedzieć, Embraera. Co ciekawe, Embraer jest marką brazylijską, także to jest brazylijski samolot produkcji brazylijskiej. Estonia i tak dalej, Finlandia. Jak i tutaj różne malowania. To było dosyć ciekawe z zieleniem. Tak, i tutaj mamy właśnie pierwsze polskie malowanie. To, co, które już wybrałem. Tu mamy jeszcze drugie. Tutaj jeszcze właśnie z motywem ptasiego mleczka. Także bardzo fajnie to wygląda. Malowania są tu świetnie zrobione. Co ciekawe, inne modele samolotów mają też inne malowania, na przykład 175 ma tam malowanie też polskie, ale rządowe na przykład. No i też oczywiście tam 95 też mają troszkę inne malowania. Także tu też malowania zależą od wersji modelu, jaki sobie wybierzemy. No i oczywiście biznesowy też ma tam troszkę inne malowania, już nie są to malowania linii komercyjnych. Także z zewnątrz samolocik prezentuje się bardzo ładnie. Można też otworzyć tutaj drzwi. Wszelkie drzwi można otworzyć. Niestety minus jest taki, że nie ma żadnych tutaj schodków, które można by tutaj podjechać pod te drzwi. A tam widzimy, że środek też jest wymodelowany trochę. Mamy tam siedzenia. No dobrze, zobaczmy teraz sobie, może wrócę jeszcze do kokpitu, zobaczmy sobie elementy klikalne tego kokpitu. One też nie są tutaj dużo, nie jest dużo tych elementów klikalnych. Tutaj wygląda jakby MCDU nie było klikalne, ale to nieprawda. Te wszystkie przyciski są klikalne, tylko nie wiem dlaczego nie zaznaczają się jako klikalne akurat tutaj. Tutaj mankamentem jest za to radio, które w ogóle nie funkcjonuje. Może ja coś jeszcze nie wiem, jak je włączyć, ale na przykład tutaj cały panel radia nie jest klikalny. Mamy też opcje radia, ale one też... Tutaj mamy wyposażenie radio. Mamy specjalny panel zrobiony z radiem od twórców tego samolotu, ponieważ jak damy, co ciekawe, F12, to zobaczymy panel ten domyślny od FlightGear, a tu mamy panel radia od twórców samolotu. No także widzimy, że zrobiono nowy panel radia, ale nawet jak włączę jakąś częstotliwość, na przykład ATIS, żeby sobie odsłuchać, to nie jestem w stanie tego ATIS-u odsłuchać. Także radio tutaj nie działa. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Tak, jeżeli chodzi o autopilot, to tu mamy wszystkie przyciski dostępne. Tu nie mamy paru dostępnych, jak HSI i radar pogodowy. I tu mamy panel górny. Tutaj też nie wszystkie przełączniki są dostępne. My też widzimy, jak to troszkę biednie wygląda. Te przełączniki też, no, chyba to nie są oryginalne, nie tak jak oryginalnie to wygląda w tym samolocie.
Mamy takie troszkę uproszczone to wszystko. No i tak to się prezentuje. Wejdźmy w widok zewnętrzny jeszcze raz i na przykład zobaczmy sobie menu, jakie tutaj oferuje ten samolot. Jeżeli chodzi o checklisty, to nie są dostępne żadne. Tak samo samouczki. Mamy troszkę tutaj skrótów klawiszowych specjalnie pod ten samolot zrobiony. Mamy delete jako reversy, Ctrl Z jako autopilot, włącz, wyłącz, Ctrl Y jako auto throttle switch, także tutaj włącz, wyłącz auto throttle, czyli automatyczny ciąg. Ctrl B to są speed breaki. To jest dosyć ważny skrót, ponieważ speed breakami akurat, znowu wrócę do kokpitu, nie możemy zbyt łatwo sterować tutaj o myszką, czy rolką myszki. Tutaj nic nie działa, dopiero Ctrl B powoduje, że to reaguje. Także teraz mamy speed breaki maksymalnie wychylone. Niestety, żeby wrócić, nie da się płynnie wrócić. Wracamy od razu tak, że speed breaki są schowane. Także Ctrl B jedynie tutaj porusza nam speed breakami. Jeżeli damy sobie dalej klawisze Q, to jest toga button. Znak równości to jest tak cykliczny auto brake settings, to też możemy, tak, tu chodzi o to pokrętło. Nie to chciałem. No tak, i mamy teraz auto brake'i, kontrolę, tylko nie mamy reject takeoff tutaj do wyboru. Co ciekawe, klawiszem W i S mamy jakby poruszanie się do przodu i do tyłu. Po tutaj kamerom po kokpicie, czyli dam W, to idziemy jakby sobie do przodu. Mogę sobie nawet wyjść z tego samolotu całkiem. Jak i S, cofamy się i mogę nawet się tak cofnąć, czy sobie wyjdę tutaj do kabiny pasażerskiej. Także możemy w ten sposób sobie zwiedzać troszkę ten samolot i kabinę pasażerską. O, dodano taki bajer. Tam był jeszcze jeden klawisz, duże W. Aha, a, to jest run, walk i run. Aha, duże W to jest run, czyli jakby chyba szybkie poruszanie się. Nie wiem czy... No tak, z shiftem W jest szybsze poruszanie się, ale nie mamy shift S. No, cofać możemy się tylko powoli. Dobrze, no tyle z klawiszy i z pomocy. No nie mamy za bardzo checklist, musimy jakby sami sobie rozpracować, jak ten samolot uruchomić, ale to nie jest aż tak skomplikowane, ponieważ nie mamy tu zbyt dużej liczby przełączników nawet, więc nie jest to zbyt trudne. Ale tak czy siak mamy też opcję auto start, która tutaj automatycznie powinna nam uruchomić samolot, ale z tego co zauważyłem, to nie uruchamia silników. Nie wiem czemu. Czy to w jakimś tam modelu jednym miałem, którym testowałem, już nie pamiętam którym, ale po prostu nie uruchomiło mi silników, po prostu włączyło tylko elektronikę, jakby przygotowało samolot do uruchomienia silników, ale samych silników nie uruchomiło, co jest troszkę dziwne i myślę, że to jest bug, jeżeli tak jest, bo tutaj auto start no, powinien silniki uruchamiać, tak? Czyli przygotować nam powinien samolot tak do takiego stanu, że już są silniki uruchomione i możemy na przykład zacząć kołować. Tak, tu mamy wybór malowań, to sobie widzieliśmy. Tu mamy jeszcze jakieś tam operacje lotniskowe. Tutaj z kolei one są dosyć ubogie. Mamy na przykład włączenie sobie samochodu podążaj za mną. Ciekawa opcja. Nie wiem na ile to działa, bo jeszcze jej nigdy tutaj nie używałem w tym samolocie. Zbyt dużo lotów jeszcze nie wykonałem tym samolotem, więc nie wszystko testowałem. Tak, ale tutaj, no akurat teraz samochód znaczy stoi, bo już ja nie mam żadnego celu podróży. Nie wiem, kiedy ten samochód by działał. Można by go może włączyć po wylądowaniu, kiedy już wylądujemy, żeby nam na przykład pokazywał, gdzie mamy jechać, żeby na przykład zaparkować. Kolejna opcja to jest Airport Operations. Ale cóż, to nic to nie włączyło. Hmm.
Nie wiem dlaczego. Tutaj wcześniej pokazywała się ciężarówka, znaczy cysterna do tankowania. Może włączę baterię. Nie wiem dlaczego to się nie pokazuje. Włączmy baterię. Już mamy podświetlone tutaj, podświetloną awionikę. Może włączę tutaj, tu mamy APU, włączamy APU, przekręcamy w pozycję start. Tutaj mamy szybki podgląd. Widzimy, że już APU działa, mamy na 100% APU. Także bardzo szybko się rozkręca APU. Nie trzeba czekać, to trwa raptem może 3 sekundy. Włączmy APU Gen, włączmy też Master i APU Bleed i włączmy paki, będziemy mieli klimkę. Dobrze, coś mi się tutaj zepsuła ta opcja. Airport Operations. No nic, nie działa mi to. A działało jeszcze, testowałem dzisiaj. Dziwne. I mamy tutaj różne emergency, czyli takie o tutaj powinny być zjeżdżalnie, o też mi nie działa. Tak, musimy mieć od drzwi zjeżdżalnie i powozy strażackie. I tu jeszcze water emergency, czyli lądowanie na wodzie i też byśmy mieli takie właśnie zjeżdżalnie dla pasażerów, żeby szybko opuścili samolot. Nie wiem czemu to teraz się zepsuło. Zawsze mi to działało. Akurat kręcę wideo i się popsuło. No nic, spsuło się na dobre, dobra. Tu mamy różne takie ogłoszenia dla pasażerów. Oczywiście możemy im dać zapiąć pasy i zakaz palenia. Także tutaj też mamy ten przełącznik, zapiąć pasy, ale on jakby nie współgra z tym checkboxem. Nie wiem czemu. Tu trzeba też sobie to pstryknąć. Także tutaj jak to odznaczę, to tu w żaden sposób się to nie zmienia. Może jeszcze przyciszę, bo tu może być za głośno. Dobra. Możemy dać tutaj też na przykład przywitanie podróżnych. Także mamy takie różne dźwiękowe tutaj powiadomienia dla pasażerów. Mam wrażenie, że ta pani, która tam mówi, jakby sepleni, ale, no, ale jest, także nie będziemy narzekać. Mamy też pushback, oczywiście opcję wypychania, standardowe okienko we FlightGear. Musimy się połączyć i możemy też wytyczyć sobie trasę pushbacku i dać sobie autostart albo sterować sobie ręcznie całym pushbackiem. Tu mamy światła dla samolotu. Wszystkie światła mamy też dostępne tutaj. Może nie wszystkie, może poza tutaj oświetleniem kokpitu chyba. Tego nie znalazłem w kokpicie. Mamy też suwaczek do kabin, oświetlenie kabiny, ale to jest chyba kabina w takim razie pasażerów, bo nie widzę tutaj, żeby coś się zmieniało. I tu mamy jakieś włączenie sobie pachołków 3D. To jest włączone w tej chwili, a niech se będzie. Dobrze, dalej mamy z menu tutaj sterowanie przednim kołem. To też dobrze widać, jeżeli zaczniemy, tu zobserwujmy sobie przednie kółko. Jak zaczniemy tym ruszać, to widzimy, że to koło maksymalnie nam się teraz wychyla. A jeżeli użyjemy sobie po prostu orczyka, to i steru kierunku, w ogóle stery mi nie działają. Aha, nie podpiąłem sobie. Nie podpiąłem sobie sterów do końca, pedałów sobie nie podpiąłem. Zobaczmy teraz.
O, też nie działa. Będę musiał zresetować w takim razie Flight Geara, bo to mi nie działa. Dobrze, resetujemy i zobaczymy. Widzimy się za chwilę. Dobrze, jestem z powrotem i teraz, ok, ster kierunku już mi działa i widzimy wychył kółka. Tutaj przed niego jest bardzo niewielki zakres, tak, teraz tego wychyłu. Więc jeżeli chcemy tutaj wchodzić w ostre zakręty podczas kołowania, to albo właśnie musimy tutaj użyć sobie tej opcji i dodatkowo wspomagać się tym suwaczkiem. Jeżeli w lewo, to skręcamy to w lewo. Jeżeli w prawo, to musimy tutaj kołem w prawo. Znaczy suwakiem w prawo, żeby nam koło skręciło w prawo. Albo możemy wyłączyć tą opcję całkowicie i teraz mój ster kierunku jednocześnie maksymalnie wychyla też przednim kołem. Niestety też zauważyłem, że jak tą opcję sobie wyłączę, ja lubię jednak wyłączyć tą opcję podczas kołowania, bo no bo nie chcę jeszcze dodatkowo tutaj się posługiwać tym suwakiem. Od razu mam pełen zakres sterem kierunku. Ale jednak później zauważyłem, że przy lądowaniu, jeżeli sobie ciągle trzymam tę opcję odznaczoną, to strasznie czuły jest ster kierunku podczas lądowania, kiedy trzeba już na przykład korygować swoją pozycję na pasie. Dlatego no nic, na razie zostawię sobie ją włączoną, tą opcję. I zobaczmy sobie, co mamy dalej. Dalej mamy Performance Config. Tutaj mamy różne prędkości referencyjne. Możemy sobie podać, chociaż ja tego nie ruszam i nie wiem, co tu jest nie tak, ale na przykład zauważyłem, że tutaj zawsze mamy podane zera dla prędkości startowych, na przykład V1, VR i V2. I tu są nawet zera, jak już w MCDU wszystko mamy skonfigurowane, jak tam już mamy podane te prędkości referencyjne, to tutaj dalej widnieją zera i nie wiem dlaczego, czy coś tu jest nie tak według mnie. Tutaj na przykład mamy też prędkości na przykład do wzbijania. Tu na przykład widzimy, że będziemy się wzbijali z prędkością na przykład 250 poniżej 10 tysięcy stóp. Tak, 250 węzłów. Później będziemy się wzbijali z prędkością 280 węzłów, albo też inaczej w liczbie Macha 0,73. I podobne ustawienia dla przelotu normalnego już. Tak samo też mamy w Machach, jak i normalnie w węzłach. Tak samo poniżej 10 tysięcy stóp, jaka ma być prędkość. I mamy prędkość podczas podejścia do lądowania, approach. Tu mamy już o 210 na initial approach, a tak mamy 0, też dziwne trochę. Dalej mamy coś jak thrust rating. Tutaj mamy opcję do startu takeoff 1, 2 i 3, czyli opcję dla przepustnicy. Tu się domyślam, że tu chodzi o jakąś redukcję ciągu. Tak, mamy trzy konfiguracje dla redukcji ciągu. Im wyższa cyferka, tym chyba większa redukcja ciągu. Tu mamy też zaznaczoną opcję flex, jeżeli chodzi o redukcję ciągu, że jest to redukcja flex, czyli odpowiadająca zależna od temperatury. Chociaż tej temperatury nigdzie w MCDU nie widziałem, że się podaje, więc też nie do końca jak tutaj to działa. Mamy też tutaj jakieś tryby do wyboru, chyba też pracy przepustnicy, TRS mode. Mamy domyślnie auto, automatycznie. Mamy do startu, take off, go around, albo climb na wzbijanie, albo cruise podczas normalnego przelotu i jakiś cone condition, czy coś w tym stylu. Nie wiem do końca, czym by to było. W każdym bądź razie zostawię to sobie w spokoju, jak było, na auto. No i mamy opcję sim brief, czyli pobranie naszego tutaj planu lotu. To sobie też zrobimy zaraz. I mamy okienko osobne do MCDU, które też może być pomocne, żeby to sobie pokazać w osobnym oknie. No i tyle, jeżeli chodzi o menu tutaj z tego samolotu. Wróćmy sobie do naszego kokpitu. Tu mam teraz wszystko pogaszone, więc zobaczymy jeszcze raz, jak to uruchomić. Czyli tak, włączamy baterię. Tutaj master. Włączamy sobie APU, żeby się już rozkręciło. Generowanie prądu z APU włączone. APU bleed włączone. To akurat paki już mamy włączone. Tu jest jakiś błąd, że mamy ciągle włączone odladzanie prawego silnika i nie da się tego wyłączyć. Tu widać, że jest element klikalny, ale zawsze jest zapalone, że jest włączone. No nic, tak to jest w tym samolocie. I mamy odladzanie szyb przednich, ok, włączone.
Tu możemy sobie włączyć IDG 1 i 2, pozycję auto. Tu mamy pompy, pompa pierwsza, druga, auto i jeszcze tą pompę też damy sobie auto. Tu jeszcze raz sygnały, zapiąć pasy. Tu jeszcze, ok, możemy jeszcze raz sobie włączyć te wszystkie sygnalizacje, zapiąć pasy, nie palić, powitanie pasażerów, zróbmy sobie jeszcze raz. I teraz tak, jak sobie zobaczymy, może z tego widoku zobaczymy sobie MCDU. O, damy zooma, będzie lepiej widać. Tak, domyślnie wyświetla się nam strona radio, to jest ten przycisk, czyli nastawy różnych tutaj częstotliwości dla radia. Jeżeli zobaczymy sobie plan lotu, to widzimy, że w zasadzie nic tutaj nie mamy, mamy tylko nasze lotnisko EPWA w Warszawie. I teraz sobie użyjemy tego SimBrief, żeby zaciągnąć plan lotu. Pierwsza rzecz to tutaj wpisujemy sobie nazwę użytkownika, naszą nazwę użytkownika, jaką sobie użyliśmy w SimBrief. Jest to Esperom i wybieramy, co chcemy sobie tutaj zaciągnąć z tego SimBriefa. Domyślnie jest zaznaczony tylko ten pierwszy checkbox jako plan lotu, tak, czyli samą trasę. Ja dam sobie jeszcze performance, init, payload, załadunek i paliwo. I damy import. Mamy, że ściąga i jest all done, pobrane. Dobrze, to możemy zamknąć. Ok, jeszcze raz dajmy plan lotu i widzimy, że teraz jest to wypełnione wedle tego, co sobie właśnie tam podaliśmy w SimBrief. Tak, jest do naszego lotniska docelowego. Ale to nie wszystko, dlatego że tutaj musimy jeszcze ten plan sobie aktywować. Jeżeli damy mapę, to na mapie jeszcze tego planu nie widzimy. A to też dlatego, że musimy właśnie dać tutaj potwierdzić ten plan lotu, dając Activate. Więc dajemy Activate i już widzimy, że na mapie plan, nasza trasa wskoczyła. O. Oczywiście to jeszcze nie koniec konfiguracji. Dajmy sobie teraz pref init. Pójdźmy sobie tutaj dalej. Mamy performance init, czyli wstępna taka inicjalizacja naszymi tak wartościami. Co do właśnie sposobu, w jaki będziemy latali, czy właśnie na pełnej mocy, czy na pełnej prędkości i tak dalej. Także na początek mamy informację o naszym typie samolotu. Jest to model E170, to się zgadza. Tu mamy numer ogonowy SPLDG akurat. Tego akurat nie można zmienić. Dalej mamy właśnie tryb performance, tryb mocy. Czyli w jaki sposób tutaj komputer będzie przeliczał performance. Domyślna jest opcja full performance, czyli powiedzmy pełna moc. Czyli tutaj po prostu komputer pokładowy będzie wykorzystywał no pewne tutaj wyuczone już techniki, w jaki sposób wycisnąć z tego samolotu pełną moc, jeżeli chodzi o właśnie obliczenia czasu naszego przelotu, jak i wyliczenia zużycia paliwa. Tu możemy sobie to zmienić, tutaj mamy przycisk OR, czyli loop, możemy dać inną opcję. Mamy coś takiego dalej jak current GS łamane na FF, czyli obecny GS to jest ground speed oraz obecny full flow, przepływ paliwa. Czyli teraz jakby performance będzie wyliczany na podstawie naszej prędkości względem ziemi, jak i ilości zużywanego paliwa. Kolejna opcja to jest pilot speed i full flow, czyli tutaj komputer będzie bazował na tym, co my jako piloci tutaj podamy tutaj do MCDU, jakie prędkości, jakie tutaj zużycia paliwa. No i wracamy do pierwszej opcji domyślnej full performance. Ja tak sobie to zostawię w tej chwili. Dalej mamy climb, czyli naszą prędkość wzbijania się, 290 węzłów, albo inaczej Mach 0,7. Zostawmy to sobie w spokoju. Kolejna opcja to jest cruise, to jest inaczej mówiąc wysokość przelotu, w jaki sposób będzie komputer, na jakiej podstawie będzie obliczał sobie wysokość przelotu taką optymalną. I tu mamy domyślnie opcję LRC, to jest od Long Range Cruise. No i tutaj jakby to optymalna wysokość jest tak ustawiona, żeby samolot tak leciał jak najdalej, na jak najdłuższe zasięgi. To mniej więcej też oznacza, że wysokość będzie ustawiana blisko granicznej maksymalnej wysokości przelotowej dla tego samolotu, a to jest około 41 000 stóp.
Inne opcje to jest, jak damy sobie OR, to mamy coś takiego jak max speed. To oznacza, że samolot będzie utrzymywał taką wysokość, na której rzeczywista prędkość względem powietrza będzie maksymalna. Tak? Czyli będziemy utrzymywali wysokość w taki sposób, żeby uzyskać maksymalny przelot względem powietrza. I dalej mamy jeszcze opcję jak max end. Tutaj z kolei komputer dobierze taką wysokość przelotu, tak żeby zminimalizować przepływ paliwa, czyli po prostu, żeby lecieć jak najoszczędniej. I kolejna opcja to jest MXR Speed. MXR to jest od Maximum Reverse Speed, czyli to jest z kolei też obliczanie wysokości, tak aby właśnie, aby prędkość rzeczywista TAS lotu była zmaksymalizowana, ale też przy jednoczesnym zapewnieniu osiągnięcia celu na podstawie obecnej ilości paliwa. Także takie mamy opcje. Ja dam sobie domyślną tą LRC. Dalej mamy parametry do zniżania, prędkości do zniżania. Mamy 290 węzłów oraz, inaczej mówiąc, Mach 0,77. 3,0. Nie wiem do końca, co to jest, ale domyślam się, że to może być kąt zniżania, 3 stopnie. Chociaż nie jestem tego pewny. Dajmy dalej. Mamy tutaj kolejne strony. Tutaj mamy coś takiego jak step increment. Wysokość kroku wzbijania się to będzie na przykład 4000 stóp. Mamy zapasy paliwa 800 kg. Tutaj mamy wagę startową i do lądowania. To jest odpowiednio 100 kg i 70 kg. I dodatkowo jakieś paliwo 300 kg. I kolejna strona. Tu mamy transition altitude, czyli tą wysokość przejściową, gdzie przestawiamy sobie wysokościomierz na ciśnienie standardowe. Ciekawe, czy można to zmienić. Nigdy tego nie zmieniałem. Dajmy sobie na przykład 8000. OK, można to sobie zmienić. Także zostawię sobie 8000. Tutaj mamy prędkość 240 węzłów przy minimum wysokości 10 000 stóp. Tutaj chodzi o to, żeby utrzymywać prędkość mniejszą niż 250, gdy jesteśmy poniżej 10 000 stóp ze względu na ograniczenie hałasu. Dalej mamy initial cruise altitude, czyli wysokość naszego przelotu. Tutaj musimy sobie podać to, na przykład, co nam wyliczył SimBrief. On tam nam podał wysokość przelotu na 34 000 stóp. Dlatego dajmy sobie flight level 340 i potwierdźmy. Tak, mamy flight level 340. Tu mamy ISA DEV. Możliwe, że to jest jakaś dewiacja od temperatury standardowej ISA. Tego raczej nie można zmienić, bo jest na biało, więc nie będę go ruszał. Tu mamy różne wiatry, tutaj nic nie da się kliknąć. OK, mamy zero fuel weight, czyli masa samolotu bez paliwa. To akurat jest wyliczane automatycznie. Nie musimy tego przeliczać, tu damy paliwo ładunek. Tu przy okazji widzimy, w jaki sposób jesteśmy zatankowani. Mamy na lewym skrzydle paliwo, na prawym, na centralnym nie mamy paliwa, w centralnym zbiorniku. No i w zasadzie dla sprawdzenia moglibyśmy sobie od gross weight tutaj tej liczby odjąć paliwo i powinniśmy otrzymać zero fuel weight. Z tym, że tutaj, jeżeli chodzi o flight gear, to on podaje nam tutaj w funtach to całe paliwo, a do MCDU podajemy w kilogramach, przynajmniej dla tego samolotu. Więc tutaj dodatkowo musielibyśmy sobie to przeliczać na kilogramy, ale tutaj wszystko automatycznie jest już zapodane prawidłowo. Możemy sobie zobaczyć tutaj załadunek na przykład pasażerami. Mogę zmniejszyć i widzimy, że ten zero fuel weight nam się też zmienia odpowiednio. Więc to wszystko powinno nam działać. Nie wiem, dlaczego gross weight nam się nie zmienia, bo przecież też powinien się zmieniać. No, to jest zagadkowe. Dobra. Także tutaj mamy wagę paliwa i wagę całkowitą naszego samolotu. Potwierdźmy to. No i tu mamy jeszcze dodatkowe informacje, tak, że nasz przelot będzie na flight level 340, na takiej wysokości. Tu mamy ceiling altitude, czyli tą górną wysokość przelotu, jest to 41 000. I mamy nasz krok wznoszenia co 4000 stóp. Dalej mamy takeoff. To sobie uzupełnimy za chwilę, ponieważ tutaj część danych powinna się też uzupełnić automatycznie, jeżeli sobie wybierzemy SIDA,
czyli procedurę odlotu z naszego lotniska oraz to, z którego pasa będziemy startować, tak? Bo tutaj mamy na przykład runway heading, czyli kurs pasa w tej chwili jest 0, ale to się nam wybierze automatycznie, także idźmy sobie teraz do planu lotu. Dajmy sobie departure, czyli odloty, z którego pasa chcemy odlecieć. No i mamy, że lotnisko EPWA Warszawa i wybieramy sobie pas, z którego chcemy odlecieć. Tutaj normalnie posłużyłbym się Red Griffinem, stawiłbym się na przykład, dostroiłbym się do ground i poprosił o departure information. Niestety radio w tym samolocie jest zepsute i nie dostanę tych informacji. Tak. Nie wiem, o co chodzi, dziwne komunikaty. W każdym razie zauważmy też, że nie wiem, do kogo mówię. Tak, wiem kto, Embraer, ale nie ma, że mówię na Okęcie Ground. Także tutaj nawet Red Griffin nam podpowiada, mamy warning, że ten samolot, no jakby radio w tym samolocie jest bezużyteczne po prostu. Także tutaj niestety z radiem jest coś nie tak, dlatego żeby określić sobie pas startowy, posłuszmy się po prostu pogodą. Zobaczmy sobie środowisko, pogoda i zobaczmy skąd wieje wiatr. Wiatr wieje 130, więc wybierzmy sobie pas startowy, niech będzie 15, ponieważ jest najbliższy 13. I wybierzmy sobie teraz SIDA. Prawdopodobnie ten drugi będzie w miarę prawidłowy. Wybierzmy go sobie i dajemy insert. No i teraz jeszcze musimy potwierdzić activate, żeby to wszystko zostało wprowadzone. Także procedura odlotu została wprowadzona. Możemy to sobie potwierdzić tutaj w autopilot i planowanie lotu. I widzimy, że tutaj runway 15 jest. Mamy też SIDA wybranego. Zobaczmy też na mapie, jak to wygląda. Tak, wygląda to całkiem dobrze. Tak, tutaj mamy start i odlot. Bardzo dobrze. Także teraz, jak wrócimy sobie do tutaj tej strony takeoff. O, i już widzimy, że runway heading jest uzupełniony. Jest 152 prawidłowo. Nie mamy wagi startowej, nie wiem czemu, 0 funtów, ale to się nie uzupełnia. I od razu nam się też uzupełniła temperatura prawidłowo. Powinno być minus 1 stopnia i rzeczywiście mamy M1, czyli minus 1 stopień temperatura. Wiatr 130 na 15 i jest 130 na 15, także to zostało pobrane z metara bardzo ładnie. Elewacja lotniska też powinna się zgadzać, 328 stóp. Tu dalej nic nie wypełniamy. Możemy jeszcze tutaj wypełnić sobie runway condition, czyli jakie są warunki na płycie startowej, czy jest sucho. Tu mam właśnie, że dry, sucho. Możemy dać wet, mokro. Snow, że jest śnieg, albo że jest lód. U mnie powinno być sucho. Dajmy, że jest sucho. Dajmy kolejną stronę. Strona druga. Mamy flaps, klapy do lądowania, znaczy nie do lądowania, tylko do startu. Klapy dwójka domyślnie, możemy zmienić na trójkę, czwórkę, jedynkę i mamy dwójkę. Jeżeli chodzi o klapy, o, tutaj mamy wajchę do pozycji klap. Co ciekawe, tu jest pokazane, że mamy aż 7 stopni klap, ale to nieprawda, bo jest ich 6. Także tutaj szóstki nie powinno być, to powinno być już napisane full. No po prostu ta skala jest nieprawidłowa i poza tym nawet jak ruszamy, teraz poruszam klapami, dam pierwszy stopień, drugi, a mi pokazuje trzeci. Teraz mam trzeci, czwarty, piąty i szósty. I co ciekawe, wizualnie wyjechałem jakby poza tą szczelinę, po której powinna ta wajcha chodzić. Także tutaj są pewne błędy z tym związane. Ale co ciekawe, te błędy są mniejsze, jeżeli używamy myszki do przełączania klap. Teraz używałem przycisku. Jak dam myszkę, to widzimy, że te skoki są mniejsze. Mamy pierwszy poziom, drugi, trzeci, tu już się rozjeżdża, czwarty, piąty i szósty. No i to mniej więcej graficznie jeszcze wygląda. Teraz, żeby odklikać to środkowym. No okej, ja dam od razu sobie dwójeczkę. Tu możemy sobie potwierdzić, że jest dwójka. Tak, bo też ładnie widzimy, jak te klapy tutaj chodzą.
1 i 2. OK. Także klapy do startu 2. Tu mamy tryb przepustnicy 1. Możemy sobie zmienić 2 albo 3. Ja zostawię sobie 1. Tak jak podejrzewam, to może być redukcja ciągu. Tutaj 1 może być bez redukcji ciągu, 2 pewna redukcja, może tam jakiś procent, 3 o większy procent. Także zostawię sobie takeoff 1 po prostu. Dajmy sobie kolejną stronę i widzimy już tylko nasze prędkości referencyjne. Widzimy sobie VR, jest to 129, czy V1 129, rotate, podnosimy nos przy prędkości 132 węzły i bezpieczny lot, prędkość 137. I co ciekawe, jak tutaj właśnie sobie potwierdzimy ten performance, o, tu jest dalej 0 niestety. Także nie wiem, czemu to się tu nie przypisuje, nie wiem, dziwna sprawa. Dalej mamy landing. Możemy też sobie tutaj ustawić stronę z informacjami, no, o pasie, gdzie będziemy, na którym będziemy lądować. Raz, że mamy też temperaturę. Ona jest oczywiście nieprawidłowa. My plus 120 to jest temperatura ISO, dlatego tak jest. My musimy, a nie tutaj pogodę, weźmy sobie pozycję i wybierz lotnisko. Poszukajmy Wiednia, LOWW, search. Zaznaczmy, o, i mamy metar tutaj pogodowy we Wiedniu. Mamy temperaturę minus 1 stopień też, więc taką sobie temperaturę damy. Jakieś błędy są, ale dobra, minus 1 stopień, więc dajmy minus 1. Także tutaj już sobie podajmy prawidłowo mniej więcej te wartości. Tutaj landing weight też nie mamy, mamy jakiś 0. Jeżeli chodzi o klapy do przy podejściu do lądowania, to też mamy do wyboru. Mamy tutaj, że flap 4 albo 2 możemy sobie ustawić. Zostawmy 4. I mamy landing flap. Klapy już przy samym lądowaniu. Mamy, że full flaps albo 5. Dajmy sobie, że na full. Tutaj, czy jest lód na lotnisku docelowym? Tak, nie. Dajmy, że nie ma. I mamy typ podejścia ILS kategorii pierwszej, ILS kategorii drugiej, jak i mamy do wyboru nieprecyzyjne podejście, czyli na przykład bez ILS-a. Dobrze, to na razie tyle. Nie będę teraz jeszcze... Aha, tu mam jeszcze drugą stronę, zobaczmy drugą stronę. Jeszcze, ok. Tu mamy jeszcze prędkości też referencyjne. Tu mamy na przykład prędkość podejścia do lądowania, approach, 137 węzłów. No ale to tak dla naszej informacji też mamy. Tutaj jeszcze oczywiście możemy wypełnić dane co do lotniska docelowego, czyli podejście stary i na którym tutaj pasie chcemy lądować, ale ja to sobie wypełnię podczas lotu, teraz nie będziemy tego robić. Także to powinno być tyle, jeżeli chodzi o MCDU. Możemy też jeszcze sobie przejrzeć, czy wszystkie strony widzieliśmy, ale myślę, że tak. Tutaj nie wszystkie są dostępne niestety. Takeoff był, climb. Tak, climb nie ma. Nie ma cruise'a. Descent też nie ma. Landing jest, to sobie zrobiliśmy. Tutaj te strony też nie są dostępne. Jeżeli chodzi o przyciski, mamy jeszcze coś takiego jak nav. Navigation. Tutaj mamy naszą bazę danych, jeżeli chodzi o punkty nawigacyjne z 27 grudnia 2020 czasu UTC 11.08. Tu chyba nawet mamy wersję Flight Geara podaną jako SW 2023.5. Mamy post-init, inicjalizacja pozycji. Możemy sobie odczytać, to jest to samo akurat, możemy sobie załadować z GPS plus 1, ok. Dalej mamy road, czyli naszą trasę. Road jest tak samo pod tym przyciskiem RTE, tak, to jest to samo, tu mogę zmienić, dam road, tak, mamy to samo. Tutaj mamy tak, też możemy sobie wpisywać sami lotnisko startowe, jak i lotnisko docelowe. Tu są moje callsigny, SPROM i tak dalej. I mamy też następne strony, gdzie możemy sobie wpisać sami już
naszą trasę przelotu. Także jeżeli nie chcemy korzystać z SimBrief, tak jak ja to zrobiłem, to możemy tutaj sobie sami ręcznie wszystkie te punkty nawigacyjne powpisywać. Mamy tu kolejną stronę. Dobra. Mamy Arrival, ale to... OK, to jest to samo, co tutaj z planu lotu. Nie będziemy teraz tego wypełniać, jak mówiłem. Także tu byliśmy w przycisku Nav. Mamy Waypoint List, to nie działa. Flyplane List, to nie działa. Tu też już chyba nic nie działa. O, dobra, tego nie chciałem zmieniać. To już mamy ustawione. Dobra, holding nie mamy. DLK menu nie działa. Tu mamy Pref Next, to OK. Plan lotu, progress nie ma. Teres nie ma strony. Road jest, radio też jest, C, B, climb nie ma. Jeżeli chodzi o radio, to oczywiście tutaj możemy sobie ustawić częstotliwości dla COMAF, COM1, COM2, dla NAWów, nawigacja 1, nawigacja 2. To oczywiście na dole mamy standby'ową częstotliwość, u góry mamy wybraną na zielono. Tu na dole mamy wszystko związane z transponderem, tak? Tu mamy nasz squawk 1200, mamy tryb pracy standby albo właśnie TCAS, że nam działa OK. Tu mamy też TCAS i transponder, jeszcze opcje co do tego. Tu mamy właśnie aktywny transponder. Mamy wysokość ciśnieniową. Możemy tu sobie też sprawdzić naszą aktualną 603 stopy w tej chwili. Wysokość ciśnieniowa, czyli to jest to wysokość w atmosferze standardowej. Tu mamy nasz identyfikator lotu, SPROM. Tu mamy... Co tu mamy? Tu coś działa? Nie, tu nie możemy nic zmienić. OK, wrócimy do radia. Mamy jeszcze drugą stronę radia i tu mamy wybór częstotliwości dla ADF-a. Dobrze, tyle z radia. Tu mamy jakieś pokrętła, ale nie wiem, czy one działają. Jasność. Jasność nie działa. No dobrze. Także mamy chyba MCDU tutaj wszystko wypełnione. Możemy tu sobie wrócić do tego widoku. Tak, zobaczmy sobie teraz ten multifunction display. Tu mamy też pewne ciekawe opcje. Raz, że mamy widok właśnie LNAV u góry, czyli taki rzut z góry, gdzie widzimy naszą trasę. Jak damy plan, to widzimy tu naszą trasę przelotu. Tutaj kółkiem myszy możemy to scrollować, żeby sobie na przykład oddalić widok albo przybliżyć. To też jest ciekawe rozwiązanie. Dosyć intuicyjne. I tu, co ciekawe, na dole mamy nasz VNAV, czyli taki przekrój pionowy. Czyli widzimy na przykład tutaj, jak będziemy się wzbijać. Tutaj na niebiesko mamy zaznaczoną naszą wysokość obecnie wybraną. W tej chwili jest to 5000 stóp. I tutaj widzimy, że jest ta niebieska kreska też zaznaczona na 5000. Tu jak oczywiście sobie zmienimy ten nastaw wysokości, to zobaczymy, jak ta kreska też będzie się przesuwać góra-dół. Tu mamy Alt i pokrętło, możemy o w dół i widzimy też, jak tutaj ta niebieska kreska się nam przesuwa zgodnie właśnie z nastawą tutaj wysokości, jaką sobie chcemy poczynić. Ja tutaj od razu sobie ustawię moją wysokość docelową, czyli 34 tysiące stóp. Także trochę się trzeba nakręcić. Już widzimy, że ta niebieska kreska nam wyjechała poza zakres, bo tu mamy tylko do 8000, widzimy skalę. A my tu kręcimy dalej, jest 21 tysięcy, 22. OK, jest 30 i 34. Jest 34 tysiące, dobra. Mamy wysokość na razie tutaj sobie ustawioną. I tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o autopilota, to z tego, co zauważyłem, to on w miarę działa prawidłowo, jeżeli chodzi o utrzymywanie VNAV. Także tutaj na przykład komputer pokładowy wie, kiedy zacząć zniżanie i możemy tutaj właśnie użyć tej opcji, że nie musimy tutaj przeliczać i martwić się o to, czy tak, kiedy w ogóle zacząć na przykład zniżanie. Także tutaj komputer pokładowy będzie starał się utrzymywać naszą ścieżkę, przynajmniej powinien, naszą ścieżkę tutaj wzbijania się, jak i później zniżania się.
Ale oczywiście też musimy mu ustawić odpowiedni alt, ten graniczny, tak, graniczną wysokość przy wzbijaniu się, jak i później przy zniżaniu się też, jak mu ustawimy na przykład 10 tysięcy, to on tylko dojdzie do 10 tysięcy i dalej się zniżać nie będzie. Tak, także tu mamy podgląd planu lotu u góry. Na dole zawsze mamy ten podgląd VNAV. Tu mamy systemy. Systemy niestety, o, jak widać, strony żadnej tutaj nie ma z systemami, a szkoda. Tu widziałem w starszych jakichś filmikach na YouTubie, gdzie też pokazywano ten samolot, to jednak tam jakieś systemy były wyświetlane, więc nie wiem, czy teraz akurat ta wersja tego samolotu, którą teraz używam, jest w jakiś sposób zbugowana i tutaj żadnych systemów nie ma, a tam były, z tego co widziałem, pokazywane, czy na przykład mamy drzwi otwarte, były też chyba jakieś powierzchnie sterowe pokazane. W tej chwili niestety no, strona jest pusta, szkoda. Tak samo jest taki bug, w tej chwili widzę, że tutaj ten dodatkowy sztuczny horyzont się nie wyświetla, jest czarne okienko. A jak sobie klikniemy na to okienko, to widzimy, że w osobnym okienku nam się pokazuje ten sztuczny horyzont i on tutaj działa, te przyciski działają, na przykład ILS-a możemy sobie włączyć, czy tutaj atmosferę standardową, jak i przyciemnić i rozjaśnić ten ekran. W każdym bądź razie to nie działa, znaczy nie wyświetla się tutaj w tym małym okienku, nie wiem dlaczego, też jest jakiś błąd, a widziałem też, że to działało, więc jakiś tutaj regres jest, jeżeli chodzi o błędy. Dobrze, mamy plan i mamy mapę. Jeżeli chodzi o mapę, to też jeżeli klikniemy sobie jeszcze raz, to mamy pewne opcje. Możemy sobie pokazać punkty nawigacyjne na mapie, lotniska, możemy sobie pokazać informacje o naszych punktach. To jest o tyle istotne, że widzimy też constrainty, czyli pewne ograniczenia, tak jak na przykład tutaj co do wysokości. Ja sobie tak to zostawię. Możemy też sobie włączyć progres, czyli postęp naszego lotu. Tu widzimy właśnie, jaki mamy następny punkt. Widzimy też zawsze lotnisko docelowe. Tak, mamy następny punkt, dystans do tego punktu, estymatę czasową i estymatę paliwa. Mamy też do zaznaczenia coś takiego jak missed approach, czyli minięcie podejścia, nieudane podejście, o, tak by to było po polsku. Nie wiem dokładnie, co to wyświetla, może jakąś drogę odlotu. W każdym razie tego nie przetestowałem dobrze. I mamy TCAS, możemy sobie zobaczyć też na mapie inne samoloty w powietrzu, o ile są jakieś. O, tutaj mamy te niebieskie rąby jako samoloty. O, mogę to wyłączyć, teraz to włączę. Kolejne opcje to włączenie sobie radaru. Możemy włączyć radar pogodowy. Tu akurat chyba tylko w jakimś zbliżeniu będzie to lepiej widać. No. Aha, tu możliwe, że jeszcze trzeba włączyć ten radar pogodowy, czyli tu sobie włączamy. No i widzimy, że coś tam nam ten radar próbuje wyświetlić, jakieś chmury. Tu mamy parę chmur przed nami. Ok, mamy też radar terenu. Ok, coś tu się renderuje. No jest jakiś radar terenu pokazany i możemy dać off, czyli wyłączone te wszystkie radary. Na razie tak sobie zostawię. Tu na dole mamy TCAS, to nie działa tu nic. Mamy ten weather, możemy sobie włączyć jakieś tutaj skanowanie pogody. Na razie to wyłączę i checklisty nie ma. Tutaj nic nie działa z checklisty. Więc tak wygląda ten ekran. To jest bardzo właśnie fajne, że jest tutaj ten VNAV i on rzeczywiście, o ile to testowałem, to w miarę to działa dobrze. Ok, co tu jeszcze pokazać? Zobaczmy sobie teraz tutaj te przyciski, czyli tutaj mamy w ogóle całego autopilota. Pierwsza ważna rzecz to ten przełącznik FMS albo VL. FMS to jest Flight Management System. Jeżeli chcemy, żeby właśnie tutaj autopilot leciał wedle wytyczonej trasy, wedle tutaj tego planu, jaki tutaj mamy nakreślony, no to musimy włączyć tą opcję FMS. Tu jak sobie klikniemy, no to widzimy, że tutaj nam się podmienia na FMS, tak samo tutaj. Jeżeli chcemy używać VORA albo na przykład już lecimy przy podejściu do lądowania na ILS-a, to klikamy VL. I tu widzimy, że nam się zmienia VOR 1, tak samo tutaj mamy VOR 1.
jeżeli będziemy dostrojeni do ILS-a, to oczywiście będzie localizer 1 na przykład wtedy wyświetlony. Możemy też kliknąć jeszcze raz ten VL i nam się zmienia teraz na VOR 2, tak? Także tu możemy się przełączać VOR 1, VOR 2. Albo FMS jako właśnie taki autopilot na GPS-ie, który będzie leciał wedle trasy wyznaczonej tutaj w MCDU. Także ja sobie teraz to przełączę na FMS i zobaczmy sobie autopilota. Pierwsza rzecz to mamy Fly Director, możemy sobie włączyć tak te wskaźniki, które będą nam pokazywały, w którą stronę powinniśmy lecieć. Tak samo po stronie pierwszego oficera sobie włączmy. Tu mamy dostrojenie kursu. Tu widzimy nasz wskaźnik kursu na przykład do VOR-a czy też do ILS-a. Tu sobie ustawimy to do ILS-a przy lądowaniu. Tutaj mamy przycisk NAV, czyli utrzymywanie naszej tutaj trasy, nawigowanie albo właśnie tak, jeżeli mamy włączony FMS, to będziemy tutaj lecieli wedle wtedy tej trasy wyznaczonej na planie lotu, albo będziemy lecieli do na przykład VOR-a, jeżeli będziemy sobie tutaj sterowali na VOR-ze 1 na przykład. Tutaj heading to jest oczywiście otrzymywanie tutaj kursu wedle tego headingu, tego baga tutaj na niebiesko, jaki mamy. Możemy to sobie też oczywiście ustawić jak chcemy inaczej. Ja mogę sobie teraz ustawić na 15, na kurs pasa. Bo było 4 dokładnie. No, to będzie kurs pasa. Także to jest heading, approach, to jest oczywiście podczas podejścia ILS możemy sobie włączyć wtedy approach, żeby nasz samolot automatycznie przechwycił wiązkę. Oczywiście zawsze musimy być pod wiązką, żeby tutaj móc ją przechwycić, przeciąć ją, a po czym przechwycić i zacząć się zniżać. Mamy przycisk jak bank, to jest pochylenie na skrzydło, kąt pochylenia na skrzydło. Co ciekawe, jak wejdziemy sobie tutaj autopilot, ustawienie autopilota, to też mamy tą opcję, no tutaj mamy ten suwak, który nam mówi, pod jakim kątem ma się samolot przechylać na skrzydło, jak bardzo. Mamy auto, czyli automatyczny przechył. Tu możemy zmienić na przykład na 5, 10, tu widzimy, że ten bank nam się zapalił, także ta opcja została użyta. 15. Tutaj chyba gdzieś wyczytałem, że jak się wciśnie ten przycisk bank, to powinien się ustawić na właśnie około 17, tu akurat 15 nam ustawia, także jak klikniemy tą opcję, to znaczy, że chcemy się przechylać maksymalnie na 15 stopni. Większy przechył będzie po prostu niemożliwy, nie wykona tego autopilot. Ja sobie wrócę na auto. Także tyle z tych opcji. Tutaj mamy włączenie autopilota, czyli AP. Tutaj co ciekawe mamy dwa przyciski AP, jest AP1 i AP2. W tej chwili nie możemy włączyć autopilota, bo jesteśmy na ziemi. Tu mamy YAW damper, czyli tłumienie odchyleń na sterze pionowym. To też warto sobie włączyć. Tu mamy source, czyli mamy źródło, skąd mają być pobierane informacje dla autopilota, czy właśnie tutaj od przyrządów kapitana, czy od przyrządów po stronie pierwszego oficera. Tak, to będzie po stronie pierwszego oficera, a tak po stronie kapitana strzałka nam mówi właśnie, skąd jest to pobierane. Dalej mamy automatyczną przepustnicę, czyli AT, Auto Throttle. Możemy to sobie włączyć oczywiście, żeby tutaj komputer nam sterował automatycznie ciągiem i ja sobie z tej opcji skorzystam. I mamy pokrętło, które jest tak naprawdę zespolone z dwóch pokręteł. To zewnętrzne pokrętło jest podpisane tu jako FMS i manual. FMS, czyli zarządzana prędkość przez komputer, a man to manualnie zarządzana prędkość ręcznie przez pilota. I w tej chwili mamy tutaj napisane 250 jako wybraną prędkość. Jest to, jak widzimy, ja tu mogę teraz tą wartość zmienić. Ja sobie kręcę teraz tym pokrętłem i tutaj ta prędkość mi się zmienia. Co oznacza, że jestem w trybie man, ręcznym zarządzania. I to też świadczy kolor o tym. Kolor jest tak na niebiesko, tak? To znaczy, że jesteśmy w trybie ręcznym, tak samo jak prędkość. Tutaj możemy to zmienić i przełączyć się na FMS. Ja tu sobie kliknę, nie, tu się kręciła też, o. Przekręciłem sobie teraz na FMS. Widzimy też, że zmienił się kolor na kolor magenta i to oznacza, że jesteśmy w trybie FMS. Tak samo jak FMS mamy tutaj podświetlony na ten sam kolor, to właśnie po tym łatwo rozpoznać, że jesteśmy zarządzani przez prędkością przez komputer. W tej chwili oznacza to, że pokrętło
nie działa. To nic nie da, kręcenie nam tutaj nic nie daje. Jeżeli chcemy sami sterować prędkością, to musimy najpierw się znowu przekręcić na kolor niebieski. Sobie ustawić na przykład 250, nie w tą stronę. Ustawimy sobie 250 jako tą prędkość maksymalną do lotu poniżej 10 tysięcy stóp. OK. Kolejny przycisk to jest VNAV. Bardzo fajny przycisk, który tutaj działa. Znaczy dziwnie trochę działa, bo włączenie tego przycisku nie podświetla mi światełka pod VNAV, ale na przykład podświetla mi FPA. No, nie wiem dlaczego tak się dzieje, czy to tak ma być, ale tak to działa przynajmniej w tym samolocie we Flight Gear. VNAV włączamy oczywiście wtedy, jeżeli chcemy, żeby samolot sam na przykład zaczął nam zniżanie. Jak będziemy już na przykład na pułapie przelotowym, żeby sam nam trzymał po prostu wysokość odpowiednio. Ja sobie też użyję tej opcji VNAV po starcie. Sobie tą ją włączę, zobaczymy, czy tutaj samolot będzie się trzymał naszej ścieżki tutaj wzbijania. Zobaczymy po prostu. No. Kolejna opcja to jest tutaj na przykład FLCH. To jest Flight Level Change. Tutaj jeżeli ustawimy sobie nastaw jakiejś wysokości, możemy rozkazać samolotowi zmianę tej wysokości poprzez właśnie ten przycisk Flight Level Change, czyli zmieni wysokość lotu i wtedy autopilot automatycznie zacznie nam zniżać czy też wzbijać się, zależnie od tego właśnie, czy podamy tutaj naszą wysokość wyższą czy niższą od aktualnej wysokości lotu. No i dalej mamy Alt, mamy to pokrętło Alt, którym już kręciłem, czyli sobie wybieramy wysokość przelotu i przycisk Alt, który mówi nam, że znaczy mówi autopilotowi, żeby utrzymywał poziom lotu obecny, na którym się znajdujemy, nieważne jaki jest nastaw zrobiony, po prostu robimy Alt i samolot ma wyrównać lot i już. Kolejne dwie opcje to jest FPA, to jest Fly Path Angle, czyli kąt, po którym będziemy lecieć, czyli kąt zniżania albo opadania, albo Vertical Speed, czyli prędkość pionowa podawana w stopach na minutę. No i te dwa przyciski w sumie służą też do zmiany wysokości lotu, czyli najpierw możemy sobie altem tutaj, znaczy nie altem, tylko tym pokrętłem, alt cell, select, wybrać żądaną wysokość, po czym możemy wcisnąć flight path angle i ustawić sobie tym z kolei pokrętłem, pod jakim kątem chcemy na przykład się wzbijać, no i wtedy samolot powinien wykonać wzbijanie o zadanym kącie. Jeżeli klikniemy VS, to teraz tym pokrętłem możemy sobie nastawić prędkość wzbijania w stopach na minutę. Te wartości będą tutaj wyświetlane się albo kątowa wartość, albo wartość w stopach na minutę. Tak, no i tyle z autopilota. Także też sobie zobaczymy podczas przelotu. Będę tutaj poszczególne opcje sobie włączał. Także teraz uruchomimy sobie silniki tego samolotu. Tutaj wszystko mamy przygotowane. Włączymy sobie światła beacon. Włączę też sobie nawy. Także ważne, że jest APU rozkręcone. Mamy APU bleed też włączone. I żeby odpalić silniki, tutaj mamy pierwsze to pokrętła ignition, czyli tutaj dwa pokrętła do lewego silnika. One już są automatycznie ustawione na auto, więc nie musimy ich ruszać i w sumie nie powinniśmy. Niech sobie ignition zostanie na auto. I tu mamy start i stop. W tej chwili mamy tu pokrętło na stop. Musimy je przestawić na pozycję start. Jest na pozycji start i silnik lewy nam startuje. Widzimy, N1 się rozkręca, N2 się rozkręca, full flow jest pobieranie paliwa. I tutaj to pokrętło automatycznie, jak silnik się rozkręci, automatycznie nam ustawi się na pozycję run, czyli silnik pracuje. Także tutaj prawidłowo, o, jest w pozycji run, możemy to zabezpieczyć z powrotem. Odbezpieczamy drugi silnik i przekręcamy też w pozycję start. Tutaj te pokrętła krzywo pracują, też są jakieś błędy. Możemy tą pokrywkę już zamknąć i drugi silnik się rozkręca.
Drugi silnik, tak, jest. Pracuje. Dobrze, jest drugi silnik rozkręcony. Także teraz możemy wyłączyć tutaj APU bleed. Możemy włączyć pobieranie powietrza z silników. APU wyłączymy, dajemy na off. APU gen też wyłączymy. Nie potrzebujemy już generować prądu z APU, bo jest też wyłączony, chociaż... No tutaj nie wiem czemu, ale dalej mamy informację, że APU pracuje na 100%. Tutaj chyba trzeba wyłączyć master. Nie wiem czemu tak jest, ale tak, teraz APU nam spadło do 0%. OK. Czyli teraz APU jest wyłączone, ale master to ja sobie włączę z powrotem. I APU zostaje na 0. OK. Jeżeli chodzi o trymowanie samolotu, upewniamy się, że wszystko jest tutaj na 0, jeżeli chodzi o roll yo, tak jest na 0. Pitch to tutaj wedle uznania możemy też troszkę sobie na przykład zmienić. Sobie troszkę podniosę na przykład. Włączę sobie jeszcze światła dla logo. Stroby jeszcze mamy i światło lądowania. Nie mamy świateł taksi, więc świateł taksi nie będzie. Nie włączymy sobie takich świateł. I ok, kołujemy na pas 15. Upewnię się jeszcze, który to pas. Tak, to będzie ten tutaj pas. Więc w sumie też nie muszę się wypychać. Po prostu pokołuję tutaj do przodu i w lewo. Na pas 15. Klapy mam na dwójce. Możemy tutaj jeszcze się pobawić w ogłoszenia. Bezpieczeństwo. I zwalniamy hamulec postojowy. I możemy kołować. Tutaj nawet samolot sam rozpoczyna toczenie się. Nie muszę tutaj nawet przepustnicy za bardzo ruszać. Zobaczę, że tak, drzwi mam zamknięte, bo otwierałem je, ale to było przed restartem symulatora. Bardzo silne są głośniki, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Ja tutaj przyciszyłem już też audio. Mam nadzieję, że wystarczająco. Może jeszcze troszkę ściszę, bo to strasznie szumi. Tu jest dużo ciszej, ale też na zewnątrz jest za to bardzo głośno. Dobrze, tu staram się wykręcić. Mam teraz na maksa wychylone ster kierunku i samolot bardzo topornie wykręca, no bo tutaj musimy jeszcze użyć koła sterowego, żeby wykręcić mocniej. Może na czas tego kołowania jednak sobie wyłączę to koło sterowe. Ale z kolei ważne jest, że podczas lądowania, żeby to sobie włączyć, bo będziemy strasznie tutaj nerwowo zakręcali. Przy dużej prędkości to będzie troszkę niebezpieczne. To w sumie mógłbym zjechać w lewo, ale może złapię kolejny. Może tu sobie zjadę w lewo. Ok, przy okazji sprawdziłem, hamulce działają. Tak, tam sobie wykołujemy na drogę kołowania. Mamy też fajne kamery w tym samolocie. O, na przykład kamera z podwozia. Możemy zobaczyć, jak nam pracuje przednie koło. Tam startuje jakiś samolocik. I teraz w prawo.
No i teraz w sumie do samego końca będziemy kołowali prosto i wykręcimy w lewo na pas 15. Mamy inne widoczki na skrzydło. Tak, mamy też widok z kabiny pasażerskiej. To jest ciekawy komunikat, że obecnie podczas lotu rozrywka systemowa zostanie zastąpiona na bardziej interaktywną, tak? Po prostu w następnych releasach. Ciekawe. Tutaj możemy coś mieć do zabawy. No tak się wygląda, tak się prezentuje kabina i troszkę też słabo się prezentuje ta tutaj tekstura, może no wszystko się troszkę zlewa ze sobą. No ale mamy też wnętrze pokazane. Możemy wyglądać przez okienko. Troszkę kanciaste to okno. No tak to wygląda. Ok, mamy też panel górny, widok. Tutaj, dobra. O, troszkę zjechałem. Tu sobie włączmy jeszcze autobrake'i w pozycję reject takeoff, czyli zaniechanie startu. W razie zaniechania startu hamulce nam zadziałają i pomogą nam wyhamować samolot. Tu ktoś podchodzi do lądowania znowuż. Tu jednak na płycie widać, że jest chyba jakiś śnieg czy lód. No jest ta płyta taka biała, ośnieżona. No ale nic, to dobrze. Ustawiłem sobie, że jest powierzchnia sucha. Dobrze, tu możemy już skręcać w sumie w lewo. Albo jeszcze tam kawałek prosto też można podjechać, ale ja już tutaj skręcę. Tu akurat ląduje sobie jeden samolot i sobie może za nim wystartujemy. No ok, tu powinniśmy w sumie właśnie zahamować. Dam jeszcze hamulec. No i normalnie moglibyśmy tutaj poprosić o pozwolenie. Niestety Red Griffin... No w ogóle radio tutaj, nie tyle Red Griffin, bo on tutaj powinien działać prawidłowo. No nie dostaniemy niestety pozwolenia na start, więc... Więc po prostu wystartujemy sami bez pytania o pozwolenie. Łączymy sobie światła lądowania, łączymy sobie stroby i możemy się tutaj wtaczać. Klapy są na dwójce. Tu sobie troszkę widok przybliżę jednak bardziej. Dobra. Okej, to się może przyda klawisz W, żeby się rozejrzeć. O. No, dobra, wtedy będziemy startować, nieważne czy coś tam kołuje, czy ląduje. Ja może teraz sobie już zawczasu włączę sterowanie kołem sterowym, tak żeby sobie ograniczyć zasięg wychyłu przedniego koła. Chociaż mogłem jeszcze wziąć ten jeden zakręt. Okej, okay, od razu łatwiej. Teraz sobie ograniczę już, żebym nie będę już
zbyt gwałtownych skrętów raczej robił. Dobrze, jesteśmy gotowi do startu. Nie wiem, czy tu możemy coś jeszcze sobie zaanonsować. Pre-takeoff. Okej. Dobra, my tu startujemy. Tu widzimy na taśmie już nasze prędkości referencyjne razem z VR-ką. O, jakieś samoloty mamy na pasie. Możemy unosić. O, chyba nawet udało mi się je ominąć. Dobrze, podwozie w górę. Podwozie w górze. Klapy. Klapy też sobie podniesiemy. Damy teraz NAV, damy VNAV i autopilota włączymy. Widzimy, że samolot wzbija. Tu widzimy tą zieloną kreskę. I powinien się trzymać naszej tutaj ścieżki. Bardzo ostro tutaj się wzbija, 6000 stóp. Dobrze, włączmy sobie jeszcze automatyczną przepustnicę i dajmy zarządzanie przez komputer prędkości. No, w tej chwili mamy prędkość 200 tylko. Dosyć nisko. W sensie wolno. Ale wzbija jak szalony. Jeżeli chodzi o nasz profil, to raczej nie będzie się chyba tutaj trzymał. Tak. Nie trzyma się naszego profilu wzbijania się. No ale wzbija się automatycznie, także tutaj przynajmniej to działa. No i właśnie ciekawe, że tutaj nie mam żadnej lampki włączonej przy VNAV. Nie wiem dlaczego. Mamy opcję V Flight Level Change aktywowaną. Mamy 2700 prędkość wzbijania. Ale co ciekawe, ten wskaźnik jest też chyba źle odzerowany, bo kreseczka nam pokazuje coś około 1500, a nie 2500. Więc tutaj to też jest coś nie tak. O, teraz mam 500 stóp, a mam 1000, pokazuje 1000 ponad. No, dziwne to jest. Coś ta skala też tutaj prędkości pionowej jest nie tak chyba zrobiona. Ok, teraz wyrównał, rozpędza się do 250. No ale znowu idzie na wzbijanie. Ok, wygląda na to, że osiągniemy nasz pułap szybciej niż tutaj nam pokazuje wykres naszego tutaj profilu pionowego. Tu możemy wyłączyć autobrejki. Klapy są schowane, dobra. Tutaj czego chyba nie zrobiłem, to nie nastawiłem sobie ciśnienia atmosferycznego w Warszawie, które wynosi
1003 hektopaskale, ja mam ustawione 1013, ok, taki fail. Tu mamy pokrętło do nastawy ciśnienia, powinniśmy sobie nastawić 1003. No ale teraz już jestem 16000 stóp, więc w sumie możemy wrócić na ciśnienie standardowe. Też możemy sobie włączyć je po prostu klikając to pokrętło i ustawia nam się automatycznie ciśnienie standardowe 1013 hektopaskali. Także wzbijamy się bardzo stromo i bardzo szybko, więc osiągniemy ten pułap już niebawem. Chcemy zobaczyć też, gdzie jesteśmy. Też jeszcze jesteśmy blisko Warszawy. Do przekroczenia granicy jeszcze daleka droga. Widzimy prędkość 250 w tej chwili, więc też ta prędkość troszkę inaczej się zachowuje niż było to ustawione. Tam miałem chyba 240 poniżej 10 tysięcy. On mi chyba zaczął lecieć najpierw na 200 węzłów, z prędkością 200 węzłów, teraz ma 250, mimo że już mógłby lecieć nawet szybciej, bo jesteśmy na wysokości 21 tysięcy stóp. Powinien już lecieć na 290 węzłów. Ciekaw jestem, kiedy on to ustawi na szybszą prędkość. No właśnie na 290. Tutaj mamy też fajny zielony łuk pokazany, który nam pokazuje, kiedy, właśnie w jakim punkcie na trasie osiągniemy naszą żądaną wysokość. Więc tu wychodzi na to, że w tym punkcie Ewina osiągniemy już mniej więcej 34 tysiące stóp. No, lekko przed tym punktem. Ciekawe, czy to się sprawdzi. Zarzućmy sobie radarem pogodowym, zobaczmy, jak wygląda pogoda. Mamy coś na niebiesko. Tikas wyłączę. No, pogoda jest spoko. W sumie też oczywiście można już wyłączyć światła lądowania. Stroby też wyłączę. Tak, tu już widzimy naszą niebieską kreskę, czyli nasz pułap 34 tysiące. No, teraz też widzę, że dopiero teraz autopilot uznał, że przyspieszy do 290 węzłów. Ciekawe, że teraz wyprostował lot. Także tu mamy nasz pułap i też widzimy, że on się pokrywa tutaj z trasą wyznaczaną przez plan lotu.
Teraz prędkość trochę zbił, bo przełączył się na machy i trzyma mach 0,7. Więc jest to ekwiwalent 260 węzłów. Ale zasuwamy pionową niemalże do góry. Oczywiście patrząc na wykres. Jak sobie zmienimy skalę, to kreska nam się wypłaszczy. Dobra. Ale już prawie jesteśmy na naszym pułapie przelotowym. Mamy 32, prawie 33 już mamy. Jest 33 tysiące, jeszcze 1000. No i w sumie prognoza się sprawdziła, tak, jesteśmy przed punktem Ewina już na naszym pułapie. No i widzimy tą zieloną kreskę, powinna się zrównać tutaj z pułapem 34 tysiące. Jeszcze lekko przyspieszył. 0,72 macha. Bardzo fajny samolot, podoba mi się tutaj wygląd tego samolotu. Jeszcze w malowaniach polskiego lotu. No dobrze, możemy powiedzieć ludzikom, że mogą odpiąć pasy. To by było też tutaj. Ok, jest wyłączony seatbelts. No, możemy tam dać. Anti-ice'ów nie włączałem, chociaż jest mroźno. No, może włączymy. Chociaż przez chmury nie przelatuje duże, ale niech będą włączone może. Dobra, no i mamy trochę czasu. Jesteśmy już na przelotowej. Tu widzimy profil, gdzie będziemy się zniżać. Tu nastąpi zniżanie po punkcie Tusnin, jak dobrze widzę. Tusin. Ok, czyli zaraz po tym punkcie między Tusin a HLV, to nie mamy zbyt dużo czasu na przelot. Także możemy się skonfigurować do lądowania, w sensie wybrać pas i tak dalej. Włączmy sobie jeszcze raz tutaj lotnisko w Wiedniu, żeby zobaczyć informacje o tym lotnisku, jak na przykład metar. Mamy wiatr. Wiatr 150, więc wylądujemy sobie na 16. Pójdźmy sobie zatem tutaj do MCDU. Wybierzemy sobie tak, plan lotu. Wow, czemu to jest activate? Nie rozumiem. Dobrze, wybieramy sobie pas 16. Approach.
A ILS-em sobie wylądujemy. Transition. Będziemy mieli punkt Mikow ostatni, ok. Dobrze, wezmę ten pierwszy i star Mikow. I insert. I activate. Coś źle się dzieje teraz z moim planem lotu, bo go aktywowałem po raz drugi i widzę, że do złego punktu lecę. Jump to. Tak, w sumie to lecimy do Nawór. Okej. Tak, coś mi się przestawiło i przez to, że nie było aktywne tutaj, musiałem aktywować. No ale dobra, powinno być teraz dobrze. Możemy też się upewnić na mapie, że... O, nic nie mamy. Aha, tu mamy. Dobra, tu jesteśmy. Okej, troszkę sobie teraz bączka wykręcę. To tak naprawdę Tusin mogę aktywować. O, raju. Autopilot. Scrolluj, scrolluj. Ten punkt mogę aktywować. Dobrze, jak on teraz poleci? Skręca w lewo, dobra. No wraca na Tusin. Tak, tu mam lecieć. Zobaczmy sobie nasz plan. O, podejście mamy trochę słabe. Tutaj mamy słaby. Poprawmy to sobie. Z tego okienka już... Co tu się stało? O, teraz jest prawidłowo. Dobrze, zmieniliśmy stara na Mikow szóstkę. Tu jest Mikow i wygląda teraz, że ten podejście do lądowania jest no, normalne, nie jest takie pokręcone. Tu już mamy ILS-a, będziemy przychwytywać na 16. Dobrze. Jak tam nasz samolot? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj, dobra. No, troszkę zawróciłem z powrotem. Niedobrze, ale okej. Okay. To się wróci na trasę, będzie dobrze. 16, także ustawmy sobie częstotliwość teraz 16 dla... To nie, będę sobie kontrolował tą trasę. Radio, NAV 1. 108,5 częstotliwość ILS-a sobie ustawmy na NAV 1. Tu na standby, a już było 108,5, więc aktywujmy to tylko. I dokładny kurs to jest 164, więc sobie też ustawimy 164 tutaj jako kurs. Tu mamy pokrętło do kursu. No i tutaj musi być 164, więc kręcimy w dół. Może przyspieszę upływ czasu trochę. 164. Dobra, jest kurs 164, więc
Do ILS-a się dostroiliśmy. OK. Możemy znowu przyspieszyć. Upływ czasu przyspieszymy tak, żeby tutaj nie czekać zbyt długo. OK, widać, że już lecę prawidłowo na Tusin. Dobra. Dobrze, ja może już sobie zacznę ustawiać nową wysokość do przelotu. Sobie zobaczmy, czy będę widział jakieś constrainty. Tak, tu mam 5000 bodajże widzę, więc możemy sobie zejść na 5000 na razie. Także zacznę już tutaj kręcić wysokością, bo troszkę kręcenia będzie. Widzimy, że niebieska linia tutaj odchodzi w dół. Także kręcimy, kręcimy. Mamy 9, 8, 7, 6 i 5000. Jest 5000. Powoli wracam na trasę. Już widzimy, że będziemy przecinali zaraz trasę, więc no po przygodach z planem lotu wracamy na trasę. Jest dobrze. I zaraz będziemy zniżali. OK, wykręciliśmy na trasę. Tak, tutaj ważne jest, że jesteśmy w trybie V-Alt. Nie samo Alt, ale V-Alt, co oznacza, że powinniśmy, przynajmniej samolot, autopilot powinien automatycznie rozpocząć zniżanie, gdy tutaj dolecimy już do tej kreski. Niedługo to się stanie. No, co ciekawe, mamy włączoną opcję Flight Path Angle. Nie wiem czemu, ale użyję, kliknę tutaj VNAV, zobaczę co się stanie. OK, teraz mamy samo Alt. Samo Alt, czyli utrzymuj obecną wysokość, czyli dalej 34 tysiące stóp. Więc w tym trybie podejrzewam, że samolot nie rozpocząłby samoistniego zniżania tutaj. Musimy dać jeszcze raz VNAV, mam tak, żeby tutaj wyświetlał się V-Alt. No i zobaczymy, zbliżamy się do tego punktu. Zobaczymy, czy tutaj samolot automatycznie zacznie zniżanie. Mam nadzieję, że tak się stanie. Jak nie, to trzeba będzie tutaj ręcznie reagować. OK,
Okej, powoli, powoli zbliżamy się do punktu zniżania. Top of descent. Ciekawe, że słyszę inne rozmowy, jak Atisa nie mogłem odsłuchać. Tu jest dalej warning, że radio nieużyteczne. Dobrze, zbliżamy się do tego punktu. Jeszcze może sobie o teraz przybliżę, żeby bardziej zobaczyć ten punkt. Jest punkt zniżania. Jest V-Alt. Coś się zadziało. Tak, samolot zniża. Super. Samolot zaczął zniżać. Teraz jest całkiem możliwe, że samolot się troszkę niebezpiecznie rozpędzi. Tutaj widzimy, że przepustnica poszła w ciąg jałowy, ale my nabieramy prędkości. Więc tutaj trzeba mu pomóc speedbreakami po prostu, żeby nie nabrać zbyt dużej prędkości. Na razie dam na jeden poziom. Ok, może jeszcze raz udam na drugi poziom speed breaki. Ok, teraz widzimy, że użył przepustnicy trochę, żeby się znowuż rozpędzić. No ok, działa nam WINAW, także samolot świetnie zaczął sam zniżanie. Możemy tu z powrotem dać pasażerom zapnij pasy. Jeszcze tutaj możemy dać descending. No i teraz troszkę będziemy zniżać. Przyspieszę czas, żeby zbyt długo nie czekać. No i teraz przynajmniej rzeczywiście samolot stara się trzymać tej ścieżki. To czasami prostuje, nie wiem dlaczego. Może musi wyprostować, nie wiem. Może to radio zmienimy na coś innego, żeby nam to nie gadało. No nie wiem tylko czemu tak się huśta rzeczywiście dziwnie. Prostuje lot, a później znowu się zniża, prostuje i zniża. No. Troszkę dziwnie to robi, ale okej. Jest zniżanie, to o tyle ważne. Tu widzimy też łuczek, kiedy osiągniemy 5000. No, ten łuk już uciekł, bo się podnieśliśmy. No, troszkę późno będziemy chyba na tych 5000.
Dobrze, ustawmy sobie autobrejki na średnie. Pewnie się jeszcze koło sterowe, czy mam włączone, dobra. Powinno wyglądać to dobrze. Tak, widzę też, że radio jest już ustawione na nasz ILS. Jest tutaj na mapie to zaznaczone na niebieski, jasno niebiesko, więc jest OK. Tu już prędkość zwolnił do 250, bo się zbliżamy do 10 tysięcy. Ok. Jest 10 tysięcy. Włączę światła lądowania. Włączę też stroba. Tu troszkę w chmury wejdziemy teraz. Zobaczmy teraz jeszcze ciśnienie. Ciśnienie w Wiedniu jest 1000 hektopaskali dokładnie. Więc ustawimy sobie 1000. Jest 1000. Dobrze, zbliżamy się do 5000. Widać, że rzeczywiście samolot leci zgodnie z planem tutaj po WINAW. O, jakaś chmura była. Nie chcę tego gadacza, kurde. Dobrze, prawie mamy 5000. No i tutaj już wykręcamy na podejście ILS. Tak, więc sami będziemy lecieli wzdłuż pasa. Glide slope jest jeszcze nieaktywny.
Dobrze, mamy 5000. Ja teraz ustawię wysokość niżej. Dam już tutaj do zera. Po prostu. No, dzięki temu samolot znowu zacznie zniżać, bo ciągle jestem na VNAV. Znaczy V-Alt. Zacznie zniżać znowuż, jeżeli tutaj zbliżę się do kolejnego punktu zniżania. Ok, zmniejszył mi prędkość do 210 i bardzo dobrze. Wysunę teraz klapy trochę sobie na pozycję 4. I wysuniemy podwozie. Za szybą nic nie widzę. Dobrze, mamy zniżanie. Znowuż po naszej ścieżce. Widoczność niska. Ilość FPS-ów też jest tragiczna. W sumie mógłbym teraz włączyć sobie chyba VL i mógłbym włączyć Approach, żeby mi przychwycił ścieżkę ILS, a nie leciał wedle tutaj planu GPS. Także jestem na V glide slope. Glide slope przechwycony. Tak, już wcześniej sobie przygotowałem kurs 164, więc jest ok. No i lecimy teraz po prostu po ILS-ie na approach, z opcją approach. No, podejście ILS się przydało, bo tu rzeczywiście bardzo słaba widoczność jest. Wielka mgła nad Wiedniem dzisiaj. W sumie wciąż nie widzę jeszcze lotniska. Ale jeszcze troszkę do lotniska mamy. Wysokość jest 2800, ok. No i tutaj fajnie właśnie komputer zarządza też prędkością. O, troszkę już o, jest widok, dobrze, mamy lotnisko. Tu jest nasz pas. Widać tam jakieś samoloty startują jeszcze. Nie wiem, co się z FPS-ami dzieje, ale strasznie na tej najnowszej wersji coraz gorzej chodzi, jeżeli chodzi o płynność, ten symulator. 17 klatek to jest naprawdę tragedia.
Ale dobrze, jest pas w zasięgu wzroku, więc wystarczy teraz jeszcze tutaj podejść ILS-em. Mamy jakiś beacon marker chyba. Aha, i tutaj widziałem też, że mamy autopilot. Możemy chyba wykonać autoland, bo mamy na autopilocie opcję tutaj ustawienia autopilota. Mamy AP1 i AP2. No, chyba oba są aktywne w tej chwili. Chociaż tu jest tylko AP1, przycisk AP. No, ja w dampera sobie nigdy nie włączyłem, ale dobra, to też można sobie włączyć, wręcz powinno się włączyć. Dobra, jest 1000. Dobrze, ja tu mam spoilery włączone. Schowam je całkiem, ok. No, akurat jakiś samolot mi wjeżdża. Pewnie zaraz mi wjedzie na pas. Dobra, mamy minimum. Samolot stój. Ale jedzie, dobra. Wyłączę autopilota i auto throttle i doprowadzimy do kraksy. Dobra, siedzimy. Jest troszkę ośnieżone te lotnisko. Można tu jeszcze spoilery mu wyciągnąć. I wykręcimy tutaj. No i delete to jest jeszcze rewersy. Też zapomniałem włączyć zawczasu. Zobaczmy, jak działają rewersy. Tak, są tutaj animowane ładnie. Dobrze, troszkę nie wiem, gdzie mam kołować, więc się zatrzymałem. Ale tam mamy płytę jakąś, tu mógłbym skręcić. Dobra, tu sobie skręcimy w prawo. Ale ja sobie zobaczę jeszcze powtórkę. Zobaczmy sobie lądowanie samo na przykład. No, gdzie jest teren? No, jest teren. Chyba też nie wychyliłem klap na full. Chyba lądowałem na klapach 4. Tak, no, teraz zauważam pewne mankamenty, które popełniłem. Dobra. Ale tutaj mamy ładne podejście.
Dobra, my control. O nie, co ja zrobiłem? Nie chciałem my control. A! Nie to, chciałem wyjść z powtórki po prostu. Dobra, dajmy delete. Jako reversy, tu sobie zjadę jeszcze raz. Podniesiemy klapy i tutaj jeszcze damy sobie to sterowanie wyłączę, żeby mógł mocniej zakręcać orczykiem po prostu. Klapy w górę. Idą klapy. Są już w górze. Teraz tylko spoilery też schowamy. I podkładujemy sobie tam na płytę i zaparkujemy na jakimś wolnym miejscu. Także ogólnie całkiem przyjemny samolot. Bardzo fajnie tutaj, że działa ten VNAV. I mamy właśnie też ten boczny podgląd, jak wygląda ten profil schodzenia i wzbijania się. I jak widać, to nawet całkiem fajnie działa. Możemy rozkręcać APU. Ups. Na razie nic innego nie potrzeba włączać. Możemy wyłączyć światło lądowania, wyłączymy stroby. Dobrze, troszkę się tu już rozpędziłem za bardzo. I co, tu sobie zjedziemy w lewo. Tu widzę, że stoją samoloty, więc też sobie tutaj gdzieś zaparkuję. Dobra, tu sobie wjedziemy. Dobrze, może tu skręcę i tutaj w lewo. I tu sobie w lewo się zatrzymamy. O nie, to jest droga kołowania. Zaraz, tu jest postój dalej. O. Albo o, tutaj w prawo sobie jadę. Dobra. O, tutaj mamy jakiś zjazd. Dobra. Stanowisko F33. Dobra, strasznie się rozpędza szybko ten samolot. Nawet ciągu nie używam. Ciąg na jałowy. Dobra, hamulec postojowy włączony. I zaparkowali. Także co, możemy wyłączyć jaw dampera. Wszystko inne widzę, że się samo wyłączyło. Możemy wypuścić ludzików. Możemy włączyć APU bleed, wyłączyć bleedy z silnika,
wyłączyć tutaj anti-icy. Dobra, IPU gen niech będzie. Wyłączamy silniki. W sumie to możemy dać tutaj na stop. Startery, jak i tutaj ignition możemy też dać na off. I silniki wyłączone. Logo off, nav off, beacon off. Tutaj pompy możemy też wyłączyć. No, tu można poczekać trochę, aż pasażerowie wysiądą. Co my tu mamy? No tyle, nie mamy nic chyba na wysiadkę. O, tutaj mamy, zaparkowaliśmy. No i dobra, możemy to wyłączyć wszystko teraz. I APU off. Tu jeszcze IDG na off możemy dać i jesteśmy powyłączani. Tutaj nic innego chyba już wyłączyć się nie da. To nie działa. Dobra. A, jeszcze bateria oczywiście. I jest pogaszone. Także tak wyglądał przelot bardzo fajnym samolocikiem Embraer. Tutaj w modelu 170. No, bardzo blisko. Tutaj dokołowałem sobie do tej tabliczki. W polskich barwach Polish Airlines lot. Bardzo fajny samolot. Polecam sobie też nim polatać. Też bardzo szybki. Także dzięki za oglądanie. To tyle będzie w tym odcinku. I do następnego razu. Cześć wam.